W tym filmie obliczymy sobie pole obszaru ograniczonego wykresami trzech funkcji. Te wykresy są tutaj narysowane, wzory funkcji są podane. No i osią Y, czyli to będzie obszar, który teraz tutaj zakreskuję. On jest z lewej strony ograniczony osią Y, a tutaj pozostałe brzegi tego obszaru stanowią wykresy tych funkcji. No i jak to zrobić? No wiemy, że jak mamy obszar ograniczony takimi krzywymi, no to musimy wykonać odpowiednie całkowanie. W poprzednim filmie był już taki przykład, no i tutaj. Różnica między tym przypadkiem a tym z poprzedniego filmu jest taka, że, że tutaj na dole brzeg tego obszaru stanowi cały czas wykres jednej i tej samej funkcji, natomiast u góry do pewnego miejsca brzeg tego obszaru stanowi funkcja, czy też wykres funkcji niebieskiej, a od pewnego punktu ten brzeg jest opisany tą funkcją zieloną. No to jak to zrobić? No, można sobie podzielić ten problem na dwie części. Można tutaj narysować taką linię podziału, podzielić ten obszar na dwa kawałki i oddzielnie obliczyć pole tego obszaru na lewo od tej linii, który tutaj na czerwono teraz zakreskuję i oddzielnie obliczyć pole obszaru na prawo od tej linii, to zakreskuję go teraz na żółto. No tylko trzeba wiedzieć, gdzie ta linia podziału przebiega. No to ona jest wyznaczona przez punkt przecięcia tych dwóch krzywych. Akurat w tym wypadku ten punkt jest bardzo łatwo wyznaczyć, no bo widać, że to będzie punkt o współrzędnych 1,1. Bo dla x równego 1 wartość tej zielonej funkcji jest 1, i tej niebieskiej funkcji też jest 1, czyli współrzędne tego punktu przecięcia to będzie 1, 1. Czyli musimy obliczyć najpierw pole tego czerwonego obszaru, potem tego żółtego i dodać do siebie te wyniki. Więc pole tego czerwonego obszaru no to będzie całka. To będzie całka od 0 do 1 z różnicy wartości funkcji. Jakich funkcji? No Muszę wziąć wartość tej funkcji, która ogranicza ten obszar od góry, w tym wypadku to jest niebieska funkcja, czyli pierwiastek z x, i odjąć od tego wartość tej funkcji, która ogranicza mój obszar z dołu, czyli x kwadrat przez 4 minus 1. No dobrze, może teraz jeszcze słów o komentarza, dlaczego to jest właśnie tak. No musimy sobie przypomnieć, co to jest całka. Jak definiuje się całkę Riemann, no to dzieli się ten obszar, który. Całkujemy na takie prostokąty o ustalonej małej szerokości, a o wysokości, która jest równa w tym wypadku różnicy wartości tych, fun tych funkcji. Wysokość tego prostokąta to dokładnie różnica wartości tych funkcji. No i dzielimy ten obszar na takie prostokąty. No i to jest pewne przybliżenie mojego pola. No ale jak zbiegamy z szerokością tych prostokątów do zera, tych prostokątów jest coraz więcej, są coraz węższe, no to w granicy dostajemy pole tego obszaru. Więc widzimy, że rzeczywiście wysokość tego prostokąta to jest różnica wartości funkcji. No i jak tych prostokątów tutaj będzie coraz więcej, coraz więcej, no to to będzie zbiegało do, do wartości tego pola. No dobrze, no to to wiemy, że to tak ma być. I teraz musimy jeszcze dodać do tego pole tego drugiego obszaru. To teraz całka jest od 1 do 2, dlatego że tutaj x zmienia się od 1 do 2. No i znowu muszę wziąć różnicę wartości, tych funkcji, które ograniczają ten obszar od góry i od dołu. Więc tutaj od góry no to muszę wziąć tę zieloną funkcję, czyli 2 odjąć x i od tego odjąć wartość tej dolnej funkcji, czyli x kwadrat przez 4 odjąć 1. To w nawiasie, bo to jest minus. No dobrze, no to teraz ja sobie troszkę to uproszczę. Najpierw uproszczę te funkcje podcałkowe, bo opuszczam te nawiasy, czyli mamy całkę od 0 do 1. Będę już teraz pisał wszystko jednym kolorem. Pierwiastek z x, odjąć x kwadrat przez 4, minus i minus, czyli plus 1 pod x. No a jak się uprości ta druga funkcja podcałkowa? Całka od 1 do 2. I tutaj mamy 2, a tu mamy jeszcze minus 1 w nawiasie, tu jest minus, czyli to będzie plus 1. Czyli 2 plus 1 to będzie 3, odjąć x, odjąć x kwadrat przez 4 dx. No to teraz wykonam całkowanie, czyli muszę odgadnąć, jaka jest funkcja pierwotna do każdej z tych funkcji. No to jest akurat bardzo łatwe, no bo co to jest funkcja pierwotna do pierwiastka z x? Pierwiastek z x to jest x do jednej drugiej, czyli funkcja pierwotna do pierwiastka to będzie x do trzech drugich, bo muszę zwiększyć wykładnik o 1 i pomnożyć przez odwrotność tego wykładnika, czyli 2 trzecie. Dobrze. Funkcja pierwotna do x kwadrat to jest x do trzeciej przez 3, czyli to będzie x do trzeciej przez 12, funkcja pierwotna do 1 to jest x. I to wszystko w granicach od 0 do 1. i Teraz całka z tego. Całka z 3 to będzie 3x. Całka z x to jest x kwadrat przez 2, całka z tego to już liczyłem, to będzie x do trzeciej przez 12. Tym razem w granicach od 1 do 2. No to teraz muszę wstawić te granice. No to tak. Wstawiam najpierw jedynkę. Jak wstawiam jedynkę, no to mam 2 trzecie. Odjąć 1 12 Dodać 1. I teraz wstawiam 0. Czyli odjąć wartość tej funkcji w zerze. No ale w zerze wszystkie te składniki są równe 0, czyli to już jest koniec. Tyle mamy z tego pierwszego. Dodać. Wartość tego drugiego wyrażenia w dwójce najpierw. 3 razy 2 to jest 6. Odjąć 2 do kwadratu to jest 4, przez 2 to będzie 2. Odjąć 2 do trzeciej to jest 8, 8 dwunastych. I teraz muszę od tego odjąć wartość w jedynce. To tak napiszę, odjąć i wartość w jedynce. 3 razy 1 to jest 3, odjąć 1 druga i odjąć 1 dwunasta. No i teraz tutaj wystarczy... Wykonać dodawanie i odejmowanie tych ułamków. To ja może sobie tutaj najpierw przyjrzę się, czy może się coś zredukuje. No widzę, że tutaj mam minus 1, 12, tu mam minus i minus, czyli tu będzie plus 1, 12 czyli to zredukuje się z tym, co tutaj mi się jeszcze zredukuje. No, nie wiedział, żeby się to zredukowało, no, ale to może w takim razie teraz wezmę te części całkowite. Do siebie dodam. Czyli mam 1 plus. 6 to jest 7, odjąć 2 to jest 5, i odjąć 3 to jest 2. Czyli z tych części całkowitych zostanie mi tylko 2. No a co z tymi ułamkami? No, tych ułamków tutaj mam, tak, może je przepiszę, czyli plus 2 trzecie. Tutaj mam 8 dwunastych, to to się skróci przez 4 i będzie minus 2 trzecie. I tutaj mi zostanie jeszcze minus, ten wyraz minus, minus 1, druga, czyli plus 1, druga. Czyli widzimy, że ostatecznie ten mój wynik po zredukowaniu tego to będzie 2 i 1 druga, czyli 5 drugich, czy też 2 i 1 druga, jak to Wojto napisać. Czyli tyle jest równe pole obszaru, który tutaj mamy narysowany, całego tego obszaru.